Dzień dobry, dzisiaj moim i Państwa gościem Michał Balcerzak, kolejny reprezentant sił sprzedaży, człowiek, który stworzył Sales Maker, o którym pewnie trochę więcej opowie na koniec. Mam dla niego przygotowane takie pytanie. Praktyk, który też jak gdyby swoją wiedzę praktyczną naucza handlowców, w jaki sposób sprzedawać, jak to robić dobrze i skutecznie. Cześć Michał. Cześć Pan, cześć Patryk. Dobra, Michał. Mówiłeś na finale Sales Angels o budowaniu zespołu handlowego i myślę, że pierwsze pytanie jest takie bardzo mocno skierowane dla Ciebie. W tej sytuacji masz 20 osób, obrót spada o 50%. Jakie Ty działania podejmujesz? Okej. Wiesz co, generalnie przede wszystkim sprawdzam, jaki był mój cel biznesowy przed sytuacją epidemiologiczną, czyli mogłem założyć, że moja firma w roku 2020 skupi się na wzroście, skupi się na utrzymaniu swojej pozycji albo na utrzymaniu swojej pozycji i sprawdzam, jak ta sytuacja uderzyła w mój biznes. Jeżeli nadal mogę rosnąć albo nadal mogę utrzymywać swoją pozycję, no to generalnie nie ma tragedii. Natomiast gorzej jest wówczas, kiedy ten 50-procentowy spadek mojego obrotu powoduje, że ja muszę walczyć o utrzymanie biznesu. I wówczas z poziomu właściciela mam dwa przyciski. Pierwszy przycisk to jest biznes, a drugi przycisk to są ludzie. Jakkolwiek to zabrzmi, później wytłumaczę. Jeżeli chodzi o przycisk biznes, to rozparcelowuję sprzedaż na trzy elementy. Pierwszy element to jest lead generation, czyli jak są generowane leady. Drugi element to jest sprzedaż, czyli co się dzieje od momentu, kiedy mam już leada do obrobienia. A trzeci element to jest customer success, czyli co się dzieje już po sprzedaży. I teraz czemu te trzy elementy? Bo w takiej sytuacji nie ma czasu tak naprawdę na szukanie igły w stogu siana, tylko trzeba skupić się na rzeczach, które działają. I skupię się na tym module sprzedaż, co ja bym zrobił. Jeżeli chodzi o moduł sprzedaż, przede wszystkim być może jest taka sytuacja, przynajmniej w moim biznesie tak to miało miejsce, mi duże B2B stanęło. Duże firmy są często w szoku, te procesy decyzyjne są dłuższe, więc my skupiliśmy się na przykład na mniejszych B2B, żeby w ogóle cokolwiek móc ruszyć. I to był pierwszy protip, jeżeli chodzi o ten aspekt sprzedaż. Drugi protip był taki, że my skupiliśmy się na oddzieleniu sprzedaży transakcyjnej od konsultacyjnej, czyli to, co mogliśmy, nagraliśmy na wideo, to się nam naprawdę super sprawdziło i spotykaliśmy się, czy rozmawialiśmy z klientem dopiero wtedy, kiedy klient obejrzał już wideo. To było mega komfortowe dla klienta, ale również dla nas, bo my nie poświęcaliśmy naszych sił sprzedaży na to, żeby rozmawiać z klientem, z którego i tak nic nie będzie, a dla klienta też było to fajne, bo ten aspekt edukacyjny otrzymywał już na wideo, co my tak naprawdę robimy. I to jest taki drugi protip. Trzeci protip, co bym zrobił albo co zrobiłem, bo tak jak mówię, ta sytuacja bardzo dotyczy też mojego biznesu jednego, to jest skupienie się na webinarach. Na poziomie B2B my robimy webinary w godzinach między 10 a 14, a na poziomie B2C to jest godzina między 18 a 19. Czyli podsumowując, w tym module sprzedaż dałem kilka protipów. Pierwszy protip jest taki, że skupienie się na mniejszym B2B, drugi jest taki, że nagrywam wideo, a trzeci protip jest taki, że skupiam się na webinarach. Jeżeli chodzi o lead generation, to na poziomie lead generation tak naprawdę buduję marketing. To jest czas na to, żeby zrobić coś, na co nigdy czasu nie było. I nie mówię tutaj o content marketingu, ale o takim value content marketingu. Czyli jeżeli sprzedaję produkt X, to skupiam się na tym, żeby napisać bardzo merytoryczne, trzy mięsiste na przykład artykuły na bloga i umieszczam je na swojej stronie internetowej i po co na przykład podpina automatyzację mojej osoby. Ostatni obszar to jest customer success i na tym poziomie ja wykorzystywałem to przynajmniej do pytania się, czego klient oczekuje od nas w tym okresie, bo to też pozwala nam uzyskać od klientów wskazówki, co my możemy zrobić, żeby klientowi żyło się lepiej w tym czasie. I teraz wiem, że trochę dużo o tym opowiedziałem, ale to jest dla mnie mega istotne, bo to jest ten przycisk biznes. I teraz mając ten przycisk biznes, ja z poziomu właściciela, ja wiem tak naprawdę, ile osób ja w dziale handlowym potrzebuję, żeby realizować swoje cele. Dopiero teraz mogę się skupić na tym aspekcie ludzkim, dlatego że ludzie w obszarze kryzysu
potrzebują stabilności i moją rolą jako właściciela firmy, czy współwłaściciela jest w tym momencie opowiedzieć swoim współpracownikom, jak wygląda sytuacja. I na poziomie tego przycisku ludzia ja skupiam się na czymś takim jak spotkanie AA, czyli zbieram cały zespół handlowy i moja rola polega na moderowaniu tego spotkania. Skąd się wzięła nazwa spotkania AA? W 2015 roku u mnie w firmie były pewne problemy. Ja wykorzystałem ten czas na to, żeby sobie po prostu szczerze z zespołem porozmawiać. Usiedliśmy w kółku, tak jak na spotkaniu AA i stąd tak ta nazwa wygląda. I to jest czas na to, żeby każdy mógł dać sobie wzajemnie feedback. Również personalnie, również na poziomie firmy. I na tym spotkaniu AA ja przede wszystkim przedstawiam plan dla firmy. Czyli jako współwłaściciel policzyłem już, wiem, na czym moim zdaniem powinniśmy się skupić i przedstawiam to ludziom. Ale na tym spotkaniu AA jest też przestrzeń na to, że ludzie w burzy mózgu razem ze mną mogą dodać jeszcze dodatkowe akcje albo wybić mi z głowy te, które ja zaplanowałem. I to jest celem spotkania AA, czyli zaproszenie ludzi do tego, co ja sobie wcześniej przygotowałem. I teraz po spotkaniu AA są też rozmowy indywidualne, no bo nie o wszystkim można mówić publicznie, jeżeli coś dotyczy typowo takich aspektów mocno personalnych. I wtedy dogrywką takiego spotkania AA są rozmowy indywidualne, jeżeli jest, to dotyczy również dzwoni, no bo nie oszukujmy się, jeżeli firma jest w krytycznej sytuacji, to często do tych zwolnień również dochodzi i wówczas coś, co mogę zrobić ja czy jakikolwiek inny współwłaściciel, to jest ewentualnie pomóc tej osobie w znalezieniu innej pracy, jeżeli jest taka możliwość. Trochę się rozgadałem, ale po prostu chciałem jednym zdaniem, gdybym miał to skomentować, najpierw patrzę z poziomu biznesowego, co ja mogę zrobić, liczę to w Excelu, a później wracam do ludzi, żeby uspokoić ich i pokazać, co tak naprawdę możemy zrobić, jaki jest plan A, jaki jest plan B, jaki jest plan C. Dodaję do tego ich pomysły, a jeżeli to spotkanie AA nie działa, to dodatkowo rozmawiam z nimi indywidualnie, żeby pewne rzeczy na poziomie indywidualnym. Chyba wszystko, co bym zrobił na tym poziomie, trochę tego było, ale mam nadzieję, że jakoś to było zrozumiałe. Okej, no tutaj powiedziałeś o takim ważnym elemencie w zasadzie w tym czasie, czyli o tym tak zwanym scoringu klientów, gdzie wiesz, wy im nadajesz im jakieś priorytety, bo wiesz, z którego miejsca możesz mieć w tym momencie przychód, z którego w ogóle jest szansa i dokładnie. To jest bardzo, bardzo kluczowe w tym momencie, ale patrząc od drugiej strony, bo jak mogą wykorzystać ten czas wszyscy ci, którzy są objęci, wiesz, specustawą, co oni mogą zrobić, co ty im polecasz? Tak, ja generalnie nie jestem ekspertem w przypadku specustawy, natomiast domyślam się, że po prostu chodzi o to, że ja nie mogę prowadzić swojego biznesu w tym czasie i gdybym miał odpowiedzieć na to pytanie, to ja patrzę na to tak. Jeżeli mam zbudować sprzedaż w jakiejkolwiek firmie, to mam trzy filary. Mam produkt, klient i proces sprzedaży. I teraz, jeżeli chodzi o sam produkt, no to jeżeli nie mogę wykonywać swojego biznesu w tym czasie, bo prawo to zabrania, to na przykład zastanawiam się, czy mogę do tego dołożyć jakiś inny produkt. Być może jest taka możliwość. Nie wiem, trochę szyję, ale na przykład patrzę na to, że jak ja coś sprzedaję, to mnie zawsze interesuje też, na czym zarabia mój klient. I przykładowo, jeżeli ja w swoim biznesie specjalizuję się też w ustawieniu sprzedaży i robię to na własny użytek, to być może mogę pomóc swojemu klientowi ustawić mu sprzedaż poprzez działania konsultingowe, które wcześniej na przykład nie robiłem. I to jest produkt, który mogę dodać. To jest pierwszy przykład z tego filaru produkt. Ale załóżmy, że nie mogę dodać nowego produktu. Mam taki biznes, a nie inny, że nie ma takiej możliwości. Więc skupiam się na drugim filarze, filar klient. I tutaj zastanawiam się tak naprawdę, czy ja mogę skupić się na klientach, którzy mogliby mi zapłacić wcześniej za wykonanie jakiejś usługi, albo zadatkować tą usługę w przyszłości. No bo działa prawo popytu i podaży. Skoro teraz nie mogę wykonać swojej pracy, ale będę miał na to klientów wtedy, kiedy ta masakra epidemiologiczna się skończy, no to nagle będzie pewnie taka sytuacja, że sporo klientów do mnie przyjdzie, ale ja mam ograniczone możliwości wykonywania swojej pracy, więc jeżeli któryś klient chce mieć kolejkę w cudzysłowie, to możemy podpisać umowę
klient może opłacić pewien zadatek, to pozwala mi utrzymać w pewnym sensie firmę, ale klient też ma gwarancję pewnej kolejności w momencie, kiedy to wszystko się zakończy. Nie wiem, czy to działanie byłoby skuteczne albo by wyszło, ale to pojawia mi się w mojej głowie. I teraz mam ostatni filar, czyli proces sprzedaży. I tutaj trochę wrócę do tego, co już wcześniej odpowiedziałem, bo proces sprzedaży to jest generowanie leadów, czyli lead generation, to jest sprzedaż i to jest customer success. I tutaj skupiam się na zbudowaniu takiego profesjonalnego marketingu. I teraz dużo osób może zadać pytanie, no dobra, panie Balcerzek, ale co to znaczy taki profesjonalny marketing sprzedażowy? No to ja przede wszystkim zwracam uwagę na to, że moim zdaniem wiele firm nie ma czegoś takiego jak persona klienta, czyli nie wiem, kto jest moim klientem, czyli od tego bym zaczął. Druga rzecz, jak już sobie to określiłem, to zastanawiam się, jaki klient, mój docelowy klient ma problemy, bo to, jakie on ma problemy, to pozwala mi lepiej zbudować na przykład moją stronę internetową, która jest dla mnie centrum generowania leadów. I jeżeli wiem, jaki klient ma problemy, to ostatnia rzecz, jak klient podejmuje decyzje zakupowe, bo to może mi pozwolić na przykład dodać coś takiego jak wirtualny konsultant. Ja na przykład zrobiłem coś takiego, że stwierdziłem, że właśnie dużo osób nie chce marnować czasu na niekompetentnych handlowców, więc nagrałem serię wideo, gdzie ja to wszystko tłumaczę, a klient ma styczność z handlowcem wtedy, kiedy jest już ta sprzedaż konsultacyjna, tak? Czyli musimy coś skonsultować, musimy wynegocjować pewne warunki. I jeżeli firmy tego nie zrobiły, to teraz jest odpowiedni czas na to, żeby to zrobić, jeżeli oczywiście poduszka finansowa na to pozwala, no bo nie ukrywajmy, z tego to i Salomon nie naleje. No tak, 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 tak. Powiedziałeś o awatarze klienta i tu pojawia się tekst, który często powtarzam, że kiedy pytam klienta, kto jest twoim klientem, jaki jest awatar twojego klienta i słyszę wszyscy, to już wiem, że nigdy nie profilowali klienta. Nigdy. Tak, ale wiesz co, Patryk, to jest fajna, wiesz, ja tak zawsze stawiam na szczerość i jakby otwarcie mówię to, jak to wygląda też u mnie. Ja miałem wczoraj na przykład rozmowę z moim wspólnikiem, bo ja mam w tym momencie dwie spółki i ja zawsze jestem osobą, która ustawia sprzedaż, później robię swojego następcę i idę dalej. I jeden z moich wspólników na przykład postawił sobie sklep internetowy i chciał, żeby od razu szła ta sprzedaż. I zawsze było takie skupienie na sprzedaży. Ja mówię, słuchaj, no zacznij od profilu klienta, a tam zaczniemy od profilu klienta, od razu sprzedawajmy, więc stary to nie wyjdzie. Różnica właśnie między sprzedawcą, a sprzedawcą, który jest marketingowcem, polega na tym, że ten, który rozumie marketing w takim momencie sprzedażowym, zaczyna właśnie od tego, kto jest moim klientem, bo w internecie po prostu bez tego to naprawdę nie wyjdzie. Okay, no, bardzo dużo w tym racji. A jak zarządzać zespołem? Jak motywować, jak wspierać w sytuacjach kryzysowych? Powiedziałeś o waszych spotkaniach AA, ale może masz jeszcze jakieś wskazówki? Wiesz co, jak słyszę hasło takie zarządzanie kryzysowe, to zawsze ja po prostu uważam, że ludzie w czasach kryzysu, inaczej, kiedy nie ma kryzysu, to nas motywuje sukces, natomiast jak robienie wyników, bo to jest namacalne, widzimy, że jesteśmy skuteczni. Natomiast w momencie, kiedy jest kryzys, to dla mnie najbardziej istotne jest to, żeby ludzie wiedzieli, w którym kierunku płyniemy. Taki spokój w głowie jest ważny, w którym kierunku my płyniemy. I teraz znowu, zanim ja zaczynam rozmawiać z ludźmi, to lubię mieć taką sytuację wyjściową, czyli sam przygotowuję się do tej rozmowy z ludźmi. I pierwsza rzecz, jaką ja sprawdzam, to sprawdzam, jak ta sytuacja znowu uderzyła w mój biznes. Czy to mocno zmieniło moje warunki działania, czy nie. I to jest punkt pierwszy. Drugi punkt, i dla mnie to jest, szczerze mówiąc, oświecenie trochę z tego czasu. Moja firma przychodziła przez różne kryzysy w przeszłości, ta pierwsza spółka marketingowa. I ja się nauczyłem, jak ludzie reagują w czasach kryzysowych, to znaczy jak zachowują się kompetencje ludzi. I teraz dla mnie to jest kilka etapów, których ja muszę być świadomy jako współwłaściciel czy menedżer sprzedaży. Pierwszy etap to jest etap szoku, czyli jeżeli jest sytuacja kryzysowa, to ludzie przez pierwszy moment czasu nie wiedzą, co się dzieje. Nie wiedzą, czy będzie dobrze, czy będzie źle. To jest na zasadzie, kurde, coś w nas uderzyło i zastanawiam się, co będzie. Drugi etap to jest taki etap zaprzeczenia, czyli na zasadzie, kurde, przed kryzysem robiłem to, co robiłem, jakoś wychodziło, to nadal to będę robił, to pewnie nie jest nic poważnego. I ludzie rzeczywiście tak reagują. I wtedy przychodzi trzeci etap, czyli frustracja. Bo ludzie zdają sobie sprawę, że te działania z przeszłości, sprzed kryzysu nie działają. I dochodzi kolejny etap, czyli akceptacja, czyli zaakceptowałem to, że muszę coś zmienić,
I moją rolą jako menedżera czy właściciela jest doprowadzić ludzi, przeprowadzić ich przez te wszystkie etapy do akceptacji. Jak jest akceptacja, to później jest kolejny etap, czyli etap nauki. Ja określam sobie już, jakie kompetencje mogę się nauczyć. W kolejnym etapie wdrażam te kompetencje do swojego biznesu, a w ostatnim etapie mogę dopiero współzawodniczyć z innymi firmami. Ja bardzo zwracam na to uwagę, bo dzisiaj przedsiębiorstwa są nauczone od razu konkurencji, a do tego jest daleka droga, nie? I jakby ja celowo pokazuję te etapy, bo dla mnie z punktu widzenia właśnie menedżera chcę przeprowadzić ludzi do fazy akceptacji. I kolejna rzecz, czyli pierwsze założenie, w jakiej sytuacji jest moja firma. Drugie założenie, jak zachowują się kompetencje ludzi w obliczu kryzysu. A trzecie założenie jest takie, że patrząc pod kątem zespołu handlowego, bo mówimy o sprzedaży, pracujemy w sprzedaży. Dla mnie, jeżeli handlowiec ma być skuteczny, to on ma do opanowania cztery rodzaje kompetencji. Pierwsza kompetencja to jest merytoryczna, druga kompetencja to jest kompetencja na poziomie komunikacji, czyli na poziomie merytoryki muszę zrozumieć branżę, w której działam. Druga kompetencja, komunikacja, czyli muszę umieć o tym opowiadać. Trzecia kompetencja to jest organizacja, czyli muszę umieć planować swój czas, planować swoją pracę. I ostatnia kompetencja to jest mental, czyli muszę radzić sobie z odrzuceniem, działać w warunkach kryzysowych. I teraz ja patrzę na te cztery rodzaje kompetencji, bo sprawdzam, jak w obliczu kryzysu, czego musi się nauczyć mój handlowiec nowego, tak? A druga rzecz, w pierwszej kolejności być może będzie potrzebna ta interwencja na poziomie mentalu. I teraz ja na poziomie mentalu pokazuję, podam przykład narzędzia. To jest takie równanie z coachingu poznawczo-behawioralnego, czyli jest jakieś wydarzenie, coś się wydarzyło, na przykład kryzys. Ja to jakoś interpretuję i mogę to zinterpretować, że to jest koniec świata, to jest masakra, albo mogę zinterpretować, że to jest dla mnie szansa na nauczenie się czegoś nowego, nowych kompetencji. I później to, jak to interpretuję, ma wpływ na to, jak się czuję, czuję się źle albo dobrze i na to, jak działam. I teraz zobacz, że jak ja to źle zinterpretuję, to ma wpływ później na to, jak się czuję, jak na to działam. A jak to dobrze zinterpretuję, to też ma odpowiedni wpływ na to, jak się czuję, jak się działam. I jako menedżer jestem tego świadomy i chcę ludziom też dać te narzędzia na poziomie tych czterech różnych kompetencji. Na końcu jest to spotkanie AA, nie? Czyli jak ja sobie określiłem te sytuacje wyjściowe, to teraz idę przygotowany na spotkanie AA, o których mówiłem wcześniej, i mogę poprowadzić z ludźmi tą rozmowę i ją odpowiednio moderować, ale specjalnie podam te wszystkie założenia wcześniej, bo jeszcze raz powtórzę. Moim zadaniem jest przede wszystkim doprowadzić ludzi do stanu akceptacji, czyli pomóc im przejść te trudne momenty, które oni by przeszli sami, razem ze mną, ale dając im konkretne narzędzia, bo to nie ma, to spotkanie nie polega na tym, że poklepiemy się, słuchaj, będzie fajnie, będzie super, tylko daję ci konkretne narzędzia, z którymi ty na przykład możesz działać. Tak to było na przykład w moim ujęciu. Super, bardzo wyczerpująca odpowiedź. Pytanie numer 4 to jest o ten prospecting. Już trochę o tym wspomniałeś, jak gdyby o tych twoich działaniach, jak generować leady, jak generować klientów, jak w ogóle kumulować wokół siebie firmę, ale tak jakbyś mógł bardzo krótko powiedzieć, jaki warto teraz prospecting robić, bo to, że warto, to już wiemy z twojej wypowiedzi, ale jaki? Jakbyś miał podpowiedzieć firmom, na czym one powinny się teraz skupić, jeśli chodzi o obszar prospectingu? Okej, okay, wiesz co, tak, to by fajną rzecz powiedziałeś, jakby prospecting zawsze warto robić. Moim zdaniem, co ja bym zrobił na poziomie prospectingu? Przede wszystkim ja sprawdzam, jak ta obecna sytuacja wpłynęła na mój biznes. Z poziomu handlowca ja muszę wiedzieć, czy zmieniła się moja oferta, bo może się okazać, że to, co sprzedawałam 3 tygodnie temu, teraz zupełnie to inaczej wygląda. Inne warunki cenowe, inna oferta. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, sprawdzam, kto jest moim klientem teraz, bo jeżeli zmieniła się moja oferta, to mógł się zmienić mój klient. I sprawdzam tak naprawdę, w jakiej sytuacji jest mój klient. Jeżeli mam swojego klienta, no to kolejna rzecz to jest określenie kanału dotarcia, bo znowu, jeżeli zmieniła mi się oferta, zmienił mi się klient, to określam kanału dotarcia. I tutaj mogę mieć kanały outboundowe, takie wychodzące, sprzedażowe, czyli to może być cold calling, cold mailing albo social selling, albo mogę mieć kanały inboundowe, czyli marketingowe mogę do tego klienta dochodzić. Prosiłeś krótko, więc nie będę dalej rozszerzał. No i ostatni element, jak już dochodzi do tego kontaktu z klientem, to ja mam takie metody, które też pokazywałam na finale Sales Angels, czyli metoda Banto, czyli B, budget,
muszę określić, jaki budżet w ogóle powinien mieć, żeby ze mną móc współpracować, a authority, czyli kto jest osobą decyzyjną i z kim w ogóle powinienem rozmawiać o tym temacie, and need, czyli potrzeba, jaką kiedy musi mieć potrzebę, żeby w ogóle była realna współpraca, the time, w jakim czasie możemy nawiązać współpracę. I patrzę tak naprawdę ostatnia rzecz przed kontaktem z klientem, jaka jest motywacja klienta do podjęcia decyzji zakupowej, no bo na poziomie mniejszej firmy to może być po prostu dzisiaj utrzymanie firmy i to jest najważniejsze dla właściciela, a na poziomie korporacji na przykład to celem może być przetrwanie po prostu tego roku budżetowego. I to są chyba takie główne punkty, na których ja bym się po prostu skupił. Dobra, świetnie. Dobra, to teraz pytanie o słynny już home office. Słuchaj, jako, tak jak już tą anegdotę, którą już gdzieś tam przytoczyłem, trenerzy znają tą sytuację doskonale, tak, trzy biura, biuro w domu, biuro w samochodzie i biuro w hotelu, natomiast jest gro osób, które jest przyzwyczajone do pracy stacjonarnej, tu, teraz, gdzieś tam muszą mieć ten swój klimat biurowy. Co ty im polecasz, jakie masz wskazówki, żeby tą pracę wykonywać efektywnie? O, może tak. Okej. Okay. To ja zacząłbym przede wszystkim od tego, że praca zdalna to jest teraźniejszość, to nie jest przeszłość. I ja też się często łapałem na tym, że ja próbowałem udowadniać często innym, co jest prawdą, a dzisiaj mam takie założenie, że starałem się odpowiedzieć na to, co jest prawdą, tak? Czyli nie spinamy się. I pierwszy punkt jest taki, że nie warto się spinać, to już się wydarzyło, czasu się nie wróci i nawet jak ta sytuacja opadnie, ten kurz, to myślę, że i tak dużo tej pracy zdalnej nadal zostanie. Natomiast druga taka wskazówka z mojej strony jest taka, że najpierw nawyk, a później technologia. Czyli jeżeli ja mam pracę zdalną, to ja nie skupiam się w tym momencie na zabawkach technologicznych, tylko dbam o takie rzeczy nawykowe. I pierwsza rzecz to jest dla mnie outfit. Ja jak zaczynałem pracować zdalnie, to łapałem się na tym, że zakładałem koszulę, miałem same majteczki i rozmawiałem z klientem, ale to było mega nieefektywne, no bo ja się czułem, wiesz, jakby to był weekend, a źle wpływało na mnie na poziomie profesjonalizmu, więc ja zawsze dbam o to, żeby mieć tą koszulę, marynarkę, tak jest przynajmniej mój styl, nie będę nikogo przekonywał do tego, żeby chodził w marynarce, ale ubieram się tak jak do pracy, o, to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, dbam o takie rutynowe działania, że chciałbym, żebyśmy wspólnie zaczynali dzień pracy, czyli jeżeli mam zespół, który działa zdalnie, robimy sobie bardzo krótki status, ja używam Zooma, który trwa 15 minut do pół godziny, jest taka bardzo krótka odprawa poranna, ale to też pozwala wszystkim zacząć dzień. Druga bardzo ważna rzecz, ja też lubię mieć wspólne przerwy, więc ustalam pewien czas w ciągu dnia na taką przerwę, gdzie wspólnie możemy odpalić Zooma i się wspólnie ze sobą komunikować. Wiem, że to może być mega dziwne i nienaturalne dla osoby, która tego nigdy nie robiła, ale do tego się naprawdę idzie przyzwyczaić. I ostatnia rzecz, na którą ja bardzo zwracam uwagę, to to, jak ludzie planują sobie swój czas. Bo jak ktoś wcześniej olewał taką ideę jak planowanie, to moim zdaniem ona jest mega istotna w kontekście home office, bo jeżeli ja na przykład pracuję w sprzedaży, to dzielę swój dzień na planowanie, działanie i planowanie. I teraz w tym działaniu ja mogę albo robić prospecting, albo mogę obsługiwać klienta, rozmawiać z nim, albo mogę robić obsługę postsprzedażową. I staram się określić bloki w ciągu dnia i w ciągu tygodnia, które są absolutnie nieprzekraczalne. I w momencie, kiedy ja na przykład, nie wiem, pracuję koncepcyjnie, robię prospecting, no to włączam tryb samolotowy, żeby komórka mnie nie rozpraszała i używam wtedy tylko laptopa. Wiesz, i to są rzeczy, które dla mnie są istotne, czyli ja najpierw ułożyłbym takie podstawowe zasady, a później dokładałbym do tego technologię, czyli mogę mieć jakiegoś Slacka do komunikacji z zespołem, mogę mieć Zooma jako narzędzie konferencyjne, czy też mogę mieć Trello, Asanę jako program do zarządzania projektami, w cudzysłowie. Więc tak bym ja do tego podszedł, czyli najpierw nawyk, później technologia i przyzwyczaiłbym się do tego, że sprzedaż zdalna już się dzieje, praca zdalna się dzieje i nie ma sensu z tym walczyć. No tak, zacząłeś w ogóle od tej higieny, którą ja kiedyś powiedziałem, bo kiedyś takie nagranie gdzieś tam nawet sobie po necie lata, takie 5 moich żelaznych zasad pracy, home office, bo wiesz, wszyscy mówią, ale ty jesteś efektywny w pracy z domu, natomiast ja bardzo mocno zgadzam się z tym, co powiedziałeś na samym początku, że to w jaki sposób się ubierzesz,
kształtuje to, jak ty się będziesz zachowywał i prawdopodobnie działa to, wiesz, mechanizmy na poziomie podświadomym. Nie wiem, nie znam żadnych badań, nie potrafię przytoczyć. Natomiast sam też zauważyłem po sobie, jeżeli ubiorę się jak do pracy, jest koszula, są spodnie. Ja nie mówię, żeby chodzić w lakierkach po domu, bo to szkoda parkietu często. Natomiast wiesz, ostatnio gdzieś widziałem taki obrazek, że skończyłam pracę, mogę przebrać się z piżamy do pracy w piżamę do spania, nie? To trochę pokazuje na tym poziomie, jak, nie mówię wszyscy, nikomu nie chciałbym ubliżać w tym momencie, ale że część ludzi podchodzi jeszcze do takiego trybu pracy home office tak nieodpowiedzialnie, bo nawet jeżeli pracujemy w biurze, to nie ma co się czarować. Nikt z nas efektywnie 8 godzin w biurze nie pracuje. Mało tego, ja twierdzę, że efektywnego czasu pracy w biurze nie jest więcej niż 4,5 godziny w systemie 8-godzinnym. Kawy, toalety, papierochy, pogaduchy, stanie przy ksero, miliard jest takich elementów, więc prawda jest taka, że 4,5 godziny efektywnej pracy w domu każdy z nas potrafi wygospodarować. To no, nikt mi nie powie, że nie. Tak, wiesz, no ja gdzieś tam też przytoczę słowa trochę mojego pierwszego mentora, który zawsze powtarzał, że praca zdalna weryfikuje osoby, które wyrabiają tak zwane dupogodziny. Więc dokładnie to, co powiedziałeś. Skupmy się po prostu na wydajności w tym czasie. No dobra, ale są też zwolnienia ludzi, są jakieś cięcia etatów i co można polecić takim ludziom, którzy no, w wyniku tej sytuacji stracili pracę? Przede wszystkim znowu wróciłbym do tego równania z coachingu poznawczo-behawioralnego, który podałem, czyli najważniejsze w tym wszystkim jest interpretacja, to znaczy no, są dwie opcje, albo możemy się załamać, albo wyciągnąć z tego konstruktywne wnioski. No ja nie jestem fanem załamywania się. Jeżeli coś się zdarzyło i na przykład no nie ma innej opcji, zostaliśmy zwolnieni, to nie skupiam się na przeszłości, bo jej nie zmienię, tylko skupiam się na tym, co mogę zrobić, żeby w przyszłości taka sytuacja się nie powtórzyła. I dla mnie dzisiaj to jest kryzys, to jest czas profesjonalistów i teraz no, okaże się tak naprawdę, kto tym profesjonalistą jest. I w momencie, kiedy ja na przykład chcę się rozwijać w sprzedaży, będę się trzymał sprzedaży, no bo w tej branży działamy i temat dotyczy sprzedaży, to tak jak już wcześniej mówiłem, ja mogę się rozwijać na poziomie merytorycznym, na poziomie komunikacji, na poziomie organizacji swojego czasu i na poziomie mentalu. I jeżeli chcę dalej pracować w sprzedaży, to w kierunku tych kompetencji bym się rozwijał. Natomiast jeżeli nie chcę pracować w sprzedaży, bo patrzyłbym na to trochę szerzej, no to dzisiaj wszystkie problemy, jakie są w firmach, biorą się z kilku obszarów. Pierwszy obszar to jest sprzedaż, w tym biorę pod uwagę również marketing, bo dla mnie to się łączy. Drugi obszar to jest zarządzanie. Trzeci obszar to są finanse. I moim zdaniem, jeżeli ktoś chce się rozwijać i mieć tak zwane, nie wiem, high income skills, czyli umiejętności, które pozwalają mi żyć niezależnie od tego, co się dzieje w gospodarstwie, czy w państwie, to rozwijałbym się w kierunku któryś z tych obszarów. Materiałów w internecie jest mnóstwo. Jeżeli ktoś chce czytać książki, nie chcę robić kryptoreklamy w żadnej księgarni, natomiast jest mnóstwo fajnych rzeczy w internecie. Więc ja po prostu znalazłbym obszar, w którym chcę się rozwijać i w tym kierunku się rozwiję. Jeżeli ktoś chce się rozwijać w sprzedaży albo w zarządzaniu, to polecam swoją stronę facemaker.pl, bo tam w każdą środę wysyłam bardzo merytoryczny mailing o sprzedaży, zarządzaniu i staram się podawać takie prototypy od siebie. Ja a propos sprzedaży uważam, że dziś, jeżeli ktoś chce się rozwijać, to powinien skupić się na funelach sprzedażowych, czyli budowaniu lejków sprzedażowych, na tym, jak robić copywriting, na tym, jak nagrywać wideo sprzedażowe i to są obszary do rozwoju, jeżeli ktoś chce zostać w sprzedaży. Czyli podsumowując, określiłbym przede wszystkim, w którym kierunku chcę iść. Druga rzecz, korzystałbym z darmowej wiedzy w internecie, której jest mnóstwo. Jak ktoś potrzebuje wskazówek, skąd ja się na przykład uczę, to zawsze może do mnie napisać na przykład na LinkedInie Michał Balcerzak i ja podam kilka wskazówek od siebie, a dodatkowo ja sam też stworzyłem projekt, który właśnie jest taki mocno edukacyjny w zakresie sprzedaży i zarządzania, gdzie dzielę się właśnie na SafeMakerze wiedzą o sprzedaży. Jeżeli chce się profesjonalizować w tym zakresie, to tak ja mogę pomóc ze swojej strony. Super.
No, powiedziałeś panele, to już się domyślam, kto będzie głównym bohaterem, znaczy kto będzie źródłem inspiracji, o, ale zostawmy to naszym widzom jako ciekawostkę. Dobra, ale mamy tą drugą stronę medalu, czyli też są pracodawcy, którzy z jakiegoś powodu no, są zmuszeni. Nie zawsze jest to, wiesz, nie zawsze to jest zabieg celowy, często po prostu musimy, czy to jako menadżer dostajesz dyspozycję od góry. Co oni mogą zrobić, żeby pomóc takiej osobie w znalezieniu nowej pracy? To przede wszystkim zacząłbym od tego, że warto w profesjonalny sposób zwalniać ludzi. Jeżeli już musimy kogoś zwolnić, to warto to zrobić w sposób profesjonalny. I teraz co to znaczy dla mnie profesjonalne zwolnienie? Ja nigdy nie chcę się z nikim rozstawać w jakiejś niemiłej atmosferze. Czyli nawet jeżeli coś nie wyszło nam po drodze, z jednej czy z drugiej strony, no to traktujemy siebie jako profesjonalistów i taki jest biznes. Tak po prostu czasami wychodzi. Więc jeżeli mam kogoś poinformować o zwolnieniu, to jeżeli mam tam z kimś spotkanie w tym temacie, taką rozmowę, to zaczynam zawsze od intencji, czyli mówię, jakie jest moje stanowisko, czyli w obliczu takiej, a nie innej sytuacji chcę porozmawiać z tobą prywatnie odnośnie twojej sytuacji w firmie, bo obecna sytuacja mocno uderzyła nasz biznes i musimy podjąć pewne działania, które pokazała w naszym spotkaniu AA. I teraz chcę właśnie z każdym rozmawiać indywidualnie, między innymi z tobą i celem tego spotkania jest ustalenie konkretnych dalszych kroków, nie? Czyli zaczynam zawsze od intencji. Druga rzecz, pokazuję tak naprawdę, jaką decyzję podjąłem, nazywam moje emocje z tym związane i argumentuję tę decyzję. Czyli jeżeli na przykład dochodzi do zwolnienia, no to mówię, jaką decyzję podjąłem, nazywam swoje emocje, czyli jeżeli mega jest mi z tym nie okej, no to mówię to wprost, że oczywiście bardzo żałuję. Ja miałem taką sytuację, że musiałem się na przykład rozstać z handlowcem, który jest super, świetny i nie chciałbym się z nim rozmawiać, jakby rozstawać w normalnych warunkach, ale uargumentowałem to czemu, no i dalsze kroki, jakie są. Ja na przykład pomogłem wówczas znaleźć Wiktorowi nową pracę. Wiktor dzisiaj znowu buduje sprzedaż w innej firmie, więc w sumie spadł na 4 łapy, ale staram się też te dalsze kroki określić. Jeżeli ktoś zasługuje na to, żeby mu pomóc w życiu, to jest naprawdę dobre, a mamy do czynienia z sytuacją, która jest od nas kompletnie niezależna, musimy się z tą osobą pożegnać, to wówczas, jeżeli mamy taką możliwość, to postarajmy się wykorzystać swoje kontakty, żeby tej osobie pomóc zrobić coś ze sobą dalej. Czyli podsumowując, po pierwsze, profesjonalne zwolnienie to jest coś najlepszego, co się może wydarzyć. I druga rzecz, pomóżmy tej osobie znaleźć nową pracę, jeżeli mamy takie możliwości. Ale ja też chcę powiedzieć otwarcie o czymś, co jest bardzo spójne ze mną. Ja nie jestem fanem robienia na siłę prezentów ludziom. To znaczy, w momencie, kiedy ktoś nawiązuje ze mną współpracę, ja oczywiście przedstawiam swoje exposé i otwarcie mówię, że jeżeli się na przykład rozstajemy, bo czasami tak jest życie, że trzeba się rozstać, to jeżeli ja mam napisać komuś referencję, rekomendację, to ja sam o tym mówię. To znaczy, jeżeli ktoś prosi mnie o referencję, ja tego nie zaproponowałem, to znaczy, że ja nie do końca podpisałbym się pod jakością pracy tej osoby. Czyli też chcę otwarcie powiedzieć, że no, uważam, że każdy z nas ma jedno nazwisko i warto o to nazwisko dbać, więc jeżeli my chcemy na siłę też pomagać komuś, kto nie zasługuje na tą pomoc, po prostu nie jest profesjonalistą, to też nie róbmy tego. No więc ja pokazuję 2 strony medalu, nie chcę wyjść tutaj na jakiegoś gościa, który wiesz, jest jakiś ostracyzm tutaj proponuje, ale staram się pokazać moim zdaniem czysty profesjonalizm, że jeżeli ktoś jest dobry, to pomóżmy mu znaleźć nową pracę. Jeżeli ktoś potrzebuje się czegoś nauczyć, bo brakuje mu kompetencji, to też powiedzmy mu to, bo nie wszystkim osobom ja też pomagam znaleźć pracę, jeżeli muszę się z nimi rozstać, ale najlepsze, co ta osoba może otrzymać, to jest informacja, jakich kompetencji on się powinien nauczyć i z czego ewentualnie się uczyć dalej. I to jest też wartość, jaką ta osoba otrzymuje, bo ona zawsze wychodzi z jakimś feedbackiem. Czyli jeżeli jestem dobry, to ja pomagam mu gdzieś tam dalej odnaleźć na rynku pracy, natomiast jeżeli być może w tym momencie nie byłem wystarczająco dobry, bo to nie znaczy, że teraz jestem jakiś zły, tylko w danym momencie czasu nie miałem wystarczających kompetencji, to ja też daję tej osobie szczery feedback, co moim zdaniem nie zagrało, co ja bym zrobił inaczej na miejscu tej osoby, gdzie może się tego nauczyć i o to chodzi moim zdaniem w tym takim profesjonalnym zwalnianiu.
Super, bardzo, bardzo taka głęboka wypowiedź, bardzo, bardzo mi się podoba, bo przekazałeś to, co też wiele osób powinno wziąć pod uwagę, czyli to takie świadome, inteligentne, emocjonalnie zwalnianie, bo z referencjami bardzo mocno się z tobą zgadzam. Ja jestem na przykład przeciwnikiem referencji pisanych od klientów. Ja mam tam kilka tylko, ale mam referencje wideo. Robią robotę. Nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy klient, któremu byś podsunął, masz mi tam nagraj, czy byłby w stanie, wiesz, bo ja uważam, z referencjami wideo, zresztą mam taką jedną, pisemnymi mam taką jedną śmieszną historię, jak dziewczyna, wiesz, położyła referencję z trzech firm, a to się okazało, że to były trzy firmy jej koleżanek, jeszcze miała zdjęcie w tle na Facebooku, jak z nimi ordynarnie piła wódę gdzieś tam. To niesamowita historia to była, to jest cudowne. Ostatnie pytanie, już takie stricte, troszeczkę wprowadziłeś to pytanie, ale powiedz, o co chodzi z tym sales makerem, zareklamuj go trochę bardziej, żeby każdy mógł z niego czerpać coś dla siebie. Okej, to wiesz, co to jest i po co to powstało? Ja w tym roku kończę 30 lat we wrześniu i postawiłem na to, że do 30 nauczę się kompetencji, które pozwolą mi żyć na dobrym poziomie, niezależnie od tego, co się w życiu wydarzy. I dla mnie to jest sprzedaż, w tym to jest marketing, to jest zarządzanie i to są finanse. I teraz, jeżeli chodzi o finanse, tego tematu nie poruszam, bo też jestem współwłaścicielem firmy finansowej i mam ją po to, żeby też świadomie budować swój kapitał i majątek w tym zakresie. Natomiast wiem, że każdą firmę, którą będę zakładał w przyszłości, będę potrzebował kompetencji sprzedażowej i kompetencji związanej z zarządzaniem. I złapałem się na tym, że ja zazwyczaj w większości uczyłem się z internetu, czyli uczyłem się z internetu, a później to testowałem w swoim biznesie, widziałem, co działa, a co nie. I przy rekrutowaniu ludzi złapałem się na tym, że dużo czasu poświęcam na osobiste zaangażowanie, żeby kogoś rozpędzić. A w momencie, kiedy zaczęła w pierwszej spółce Local Media nagrywać filmiki wideo w 2014 roku, zauważyłem, że handlowcy, którzy zanim współpracowali bezpośrednio ze mną, zapoznali się z pewnym materiałem, oni już działali na pewnym schemacie myślenia, takim wspólnym z moim. I dla mnie ten Facemaker to jest dla mnie platforma do budowania kolejnych firm spółek. Bo tam przynoszę całe swoje know-how związane ze sprzedażą i zarządzaniem. Natomiast uważam, że to nie sprzedawać czy zarządzać, może zacząć swoją edukację w Facemakerze, a później korzystać z usług już profesjonalnych konsultantów. Bo ja też chcę otwarcie powiedzieć, nie da się nauczyć sprzedaży, oglądając same wideo i nic z tym nie robiąc dalej. To otwarcie mówię, więc ja to robię po to dla siebie, żeby oszczędzać swój czas na prowadzenie innych ludzi świat sprzedaży, ale dla rynku to będzie też cenna wiedza na to, jak profesjonalnie sprzedawać dzisiaj, jak budować dział handlowy od podstaw, bo ja dwa działy handlowe zbudowałem bez budżetu, nie miałem żadnego budżetu na sprzedaż, marketing, wszystko trzeba było wypracować od zera i w dzisiejszych czasach, gdzie są czasy kryzysu i wiele osób zaczyna od zera, uważam, że to będzie tego rodzaju game changer, więc tak się stało, że obecne czasy to był trochę zbieg okoliczności, że ja wystartowałem ze swoją platformą w czasach koronawirusa, ale też uważam, że nie ma przypadków i być może tak to nie było, bo przygotowałem się do tego naprawdę długo. Nie wiem, czy odpowiedziałem sensownie, ale tak jak odpowiedziałem tak, jak czułem, co powinienem powiedzieć na ten temat. W każdym razie w każdą środę o 17:25 wysyłam darmowy mailing o sprzedaży i zarządzaniu i tam dzielę się bardzo sensownymi typami, a w najbliższym czasie wydarzy się też jeszcze coś fajnego, ale nie chcę o tym teraz mówić, bo wolę pokazywać, jak coś jest już zrobione, niż gadać o tym, co będzie. Dobra, super. Michał, dzięki za taką bardzo merytoryczną, praktyczną wiedzę, którą zechciałeś się podzielić. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to mam nadzieję, że śmiało możecie kierować je pod tym filmem, zaczepiając Michała, a później możecie się przenieść gdzieś indziej. Jeżeli macie pytania do Michała, to śmiało, mam nadzieję, że jest otwarty na nie. Jasne, możemy się dołożyć mówić tak, że te wszystkie linki, które wymieniłem tutaj w trakcie rozmowy, wrzucimy je pod filmik, ja też ci wyślę, więc czy ktoś będzie chciał wejść na www.facemaker.pl, czy na jakąś inną stronę, którą w trakcie poleciłem, to oczywiście coś takiego ci podeślę i umieścisz to pod filmikiem. Super.
To dziękuję Ci, Michał, ślicznie za zaangażowanie w naszą inicjatywę i co, wszystkiego dobrego, jeszcze raz dzięki, do zobaczenia. Cześć.